jak Putin zadzwoni do prezydent Magdaleny Ogórek, to co usłyszy? No poza oczywiście halo. To usłyszy oczywiście takie sformułowanie: panie prezydencie, ja w polityce poszukuję dialogu i bardzo bym chciała, żeby pan zaczął dialogować nie jedynie dla dialogu, ale dla osiągania dobrych, pokojowych rezultatów. I myślę, że tym swoim dobrym, bardzo sugestywnym głosem zmięknie trochę Władimir Putin i myślę, że będzie bardziej podatny na osiąganie pokojowych rezultatów niż po rozmowach z prezydentem Hollandem i z panią kanclerz Merkel. Oczywiście, że troszeczkę sobie fantazjujemy i robimy to. A ja właśnie sobie wizualizuję tę scenę. Tak, bo ja bardzo, bardzo szanuję to, co robi pani kanclerz Merkel i prezydent Francji. Jak na to, jak ma głos, to osiągnęła i tak sporo. Tak, ale to oświadczenie Magdaleny Ogórek, naszej kandydatki w wyborach prezydenckich, uważam też za ważne, mocne, bardzo poważne i pokazuje taką determinację, że w polityce nie ma sensu odwracać się plecami, bo każda rozmowa jest lepsza niż strzelanie, każde wyciągnięcie ręki jest lepsze niż milczenie z gniewem. Tylko czy rzeczywiście kłopot naszej dyplomacji polega na tym, że Putin do nas dzwoni, a my nie odbieramy telefonu? Nie, no właśnie rzecz w tym, że Putin do nas nie dzwoni, ale on zna polskie nastawienie. Ono niepotrzebnie tak często było osobne, bo my powinniśmy brzmieć w Unii Europejskiej nie tak, jak nam Unia zagra, bo przecież my jesteśmy jedną 28 Unii Europejskiej. Dobrze by było, żebyśmy każde stanowisko przedkładali na tym forum i ile tych naszych stanowisk byłoby uznanych przez Unię Europejską, tyle byłoby naszego sukcesu.